Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i kolejny już raz widzimy się w grze Mortal Shell. I cóż, jesteśmy dokładnie w tym momencie i w tym miejscu, w którym ostatnio zginęliśmy. Jak widzicie, odzyskałem wszystko i teraz tak. Pora się zemścić na tej Griszy. I... okej, idealnie. I teraz unikać. Na spokojnie. Nie musimy szarżować. My tu jesteśmy... zwierzę w tej sytuacji, więc musimy być naprawdę ostrożni. Pasek życia jest bardzo krótki. A ataki bardzo zabójcze. Więc tak. No i oczywiście musiało zadziałać. Dobra, szybko odzyskać ciało, żeby mieć chociaż jeszcze te... krótką chwilę spokoju w postaci odporności na te 2-3 uderzenia. Raz, dwa. Nie, nie. Po jednym ciosie. Nie ma co pchać więcej niż jeden, góra dwa ciosy. No chyba, że po tym. To teraz można. Okej. Okej, jeszcze raz i... dobra. Mamy naszą zemstę. A wraz z nią 6 przebłysków. No okej, nie jest źle. Ja to mi tu nigdy nie było, czy coś, że to jest taka skrzynka? O. Okej, dobra. Wiecie, to naprawdę wygląda tak, jakbym nigdy tu nie przychodził. A tutaj? Zgniła tykwa. Z tym to akurat powiem szczerze, nie ogarnię tych zgniłych tykw. Jako tako. Pierwszy raz je w ogóle widzę. I co my tu mamy? Stopiony kolec. Stopiony kolec idealnie pasuje do świętego miecza. Okej, tak. Okej. Czyli mamy coś, co można wsadzić do miecza. Czyli chyba w tym momencie będziemy mogli ulepszyć ten cały, jakby to był ten, no, mechaniczny kolec jakoś, tak? Wiecie, to co miecz używa. Będziemy mieli teraz nową miejkę. Jeszcze lepszą. Ale dobra. Zaraz zobaczymy. Póki co tak. Oczywiście musiałem stanąć. Musiałem stanąć w pułapkę na niedźwiedzie. Bo jakby inaczej. Tak jeszcze myśląc, co tam ostatnio mówiłem w poprzednim odcinku. Trochę czasu minęło mi jednak między tak nagraniem tego poprzedniego. A pamiętam jedną rzecz, o której też wspominałem i... gdybym tylko pamiętał, jak to zrobić, jak się dostać tam. A tutaj jesteśmy... a nie, nie, źle idziemy. Ale tak, tu ostatnio właśnie jak też... farmiłem między nagraniami, to chyba wspominałem o tym, ale udało mi się znaleźć jakiegoś NPC-a. Nawet do niego nie podchodziłem ani nic, więc ja chciałem po prostu zobaczyć wszystko to już na nagraniu z wami. Teraz powiem w tym, że nawet nie pamiętam do końca, kto się do niego lazło. Wiem tylko, że był na jakimś jakby podwyższeniu i że to gdzieś tutaj było, jak powiedziałem, po tym sektorze, że tak nazwę. Ale gdzie konkretnie, jak konkretnie, to niestety... no pamięć wymięka. Tutaj? Może? Chociaż chyba nie, tędy się chyba szło już z tej dalszej krainy. Aha, tak, jesteśmy już chyba na trasie do miejsca tego... powiedzmy pseudo-labiryntu. Takiego z milionem dziur chyba. Chociaż dobra, kogo ja okłamuję, nie pamiętam. Kojarzy mi się naprawdę z tamtą drogą, przy której znaleźliśmy Eredrima. Ale może to być co innego oczywiście. I zaraz się przekonamy, chociaż że tak zaraz to nie jestem pewien, ale dobra. Mimo mgły i mimo wszelkich trudów, nie jestem aż taki ślepy, zauważyłem skrzynkę. Pewnie to nadal jeszcze sporo ich zostało pominiętych, ale nie przejmujmy się i co mamy? Przebłysk nadziei. Okej. Coś nowego w sumie. Ja w sumie bardzo nowego, bo nawet nie mamy z nim żadnych interakcji odbytych. Więc przebłysk nadziei poczeka na Solomona, czy jak mi tam było. Jeśli się nie mylę... nie, nie Solomona, on był na S, ale jakoś inaczej. Solomon to chyba był... Biblii. Nie jestem pewien. No mniejsza. Wiecie, no tego na S po prostu.
Więc taki. No nie! Nie, nie wierzę. Ale wracając. Tak, dopiero jak on tego użyje, żeby dwukrotnie szybciej mieć efekt już zaznajomienia i... No oczywiście. No oczywiście, musiało się tak skończyć. Powiem wam szczerze, dzisiaj u mnie bardzo kiepsko. Z pamięcią. No tak, idę gdzieś, mam nadzieję, że to jest ta sama trasa i że zaraz odzyskamy... jak to się nazywa nasze... No te... Nie chciałem już powiedzieć dusza, ale nie pamiętam, jak to się nazywa. I przy okazji zauważam skrzynię, którą potencjalnie przeminęłem i jest to przebłysk uczucia. Przydatne, zdecydowanie. I czy idziemy w dobrym kierunku? Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia. Może jest to wina mgły, może czegoś innego, ale naprawdę nie mam pojęcia, chociaż... Dobra, ten gościu i to, że walcząc z nim dostał napis przedmieścia, sugeruje, że może to jest to miejsce, do którego chciałem się udać. Ale tak, no nie ukrywam, dzisiaj naprawdę moja pamięć jest na poziomie zerowym i przy okazji też mój skill jest na poziomie lama totalna, bo jak widzicie, nie mam znowu ożywienia. Tak, straciłem je walcząc z nim, z takim jednym pojedynczym gościem, więc co, wstyd totalny, ale no niestety. Poziom skilla w takich grach spada, jeśli się nie gra regularnie. W moim przypadku to dosłownie jest tą rozgrywką tak, że siadam raz na kilka tygodni tylko po to, żeby nagrać odcinek. No a potem... Potem zapominam o tym, że ta gra istnieje, do czasu, kiedy trzeba nagrać kolejny odcinek. No i tak, jakoś to wychodzi. I dobra, kolejny. I teraz, żeby nie zrobić takiej gafy jak ostatnio, żremy jednego grzyba. I tak. Definitywnie to jest pójście po Eredreama, czy jak mi tam było i to wszystko, więc... Okej, okay, tym razem nie dałem się złapać na to. Więc dobro. Więc tak. W tym momencie możemy iść dalej jeszcze. Zobaczyć, co tu jest, bo nie jestem pewien, czy tu jakiejś skrzynki nie było kiedyś. To jest jedna rzecz, a druga, chyba nigdy do końca nie poleźliśmy. Serio? To jest wasz sposób na pokonywanie mnie teraz? Po prostu atak taki, taki z wyskoku, bez ostrzeżenia, bez niczego? Żebym nawet nie mógł zareagować? Czy... Jeśli naprawdę tak ma wyglądać dalsza część rozgrywki, to co? To jest po prostu takie meh. I nie ukrywam, byłby to spory zawód dla mnie. Ale tak, mniejsza. Mamy tutaj znowu ich. Kilku. I może coś jeszcze będzie, bo w sumie wygląda, jakby tu była jakaś dalsza część lokacji. Jakaś jaskinia w ogóle. Dobra, to muszę przyznać, jest interesujące, ale... Sądząc po tym, że jest tu jaskinia i pochodzą z niej pułapki na niedźwiedzie, to takie pseudo. To chyba wiem, co to będzie za grota. Zaraz się tylko przekonamy, czy miałem rację. Jeśli tak, to... No, ta. Dobra, tak. A grota w takim wypadku naprawdę jest jakimś takim punktem centralnym wszystkich ścieżek. Interesujące. Nawet nie ma co się z tym kłócić. Ale dobra. W takim wypadku... Pozostało mi już tylko jedna strona, żeby odnaleźć tego NPC-a. No w sumie jedna strona, czyli jedna droga. Jeśli go znajdę, super, jeśli nie, to... Trudno. Będziemy musieli sobie poradzić bez niego. Ale tak. Naprawdę jest jeszcze jedna trasa. Tylko podejrzewam, że może go skrywać. Ale dobra. Nie przejmujmy się teraz z tym aż tak bardzo. Po prostu anihilujmy wrogów, zbierajmy śmieci i grzyby. No i fajnie byłoby też mieć jakieś przebłyski, wiecie. Rozwój postaci, te sprawy. I dobra. Ci jest ciekawe, nie wrócili. Mimo tego, że tamci wrócili. Dobra, tu jest pojedynczy, łażący. Dobra, to jest dziwne. Część wrogów nagle wróciła, część nie. Dobra, mniejsza. Zresztą. Za dużo tego dobre dzisiaj mówię, więc tak. Ostatnia trasa, którą kojarzę jakkolwiek, jest za tym żabełem dużym. I mówię, że kojarzę, bo dzisiaj ją widziałem błądząc. Tak, tutaj. Nie byłem dalej, nie wiem, co tu jest.
tak jeszcze nie pamiętam. Bo ogólnie tutaj byłem pewnie kiedyś, może nawet na odcinku. Jeśli nie, to właśnie w tym momencie po raz pierwszy na odcinku zobaczymy, co jest w tym miejscu ukryte. Jeśli byłem na odcinku, to tak, powtórka z rozrywki. Kolejny skażony nektar. I no, oczywiście. Zawsze się śpieszę i zamiast ostrożnie podchodzić do tematu, to padam na tych wrogów. Dobra. Idziemy na spokojnie. Okej. I tak. Tak, to jest to miejsce. To jest to miejsce. Ciekawe jest tu też skrzynia. Zanim z nim pogadamy, to skrzynia. Kolejny przebłysk nadziei, okej. Teraz zobaczymy, kto to w ogóle jest. Worko głowy, okej. You got some nerve showing your face. Or what's left of it around here. I don't have any tar. So don't even think about it. I'm out. Get on then. I smell a rat. Okay. I mean, on your person. Okay. If it's not too much trouble, can I have a bite? Oczywiście, yes. Okay, tylko. You're less of an asshole than you look. I gotta say, I love the way their little bones crunch. But I always end up with a little fur stuck between my teeth. Oj. Okay, czyli. I co, to tylko tyle? Czy coś jeszcze? It can't be. Oh, the finest moonshine I've ever seen. May I have a sip? Okay. Oh, this... brings a tear to my eye. You're a saint. Drop by any time, brother. Co, to jest jakiś gościu, który będzie nam losowe rzeczy zabierał, czy co? Szczerze, nie. You're welcome to join me, you know. Living the brigand life. Drinking moonshine, snacking on rats. What's the use in trying so hard anyway? What does any of it matter? Let's enjoy our short lives. What do you say? Best friends forever? Okej. No, co, szczerze nie wiem, co powiedzieć, ale niech będzie, że tak. Come on then. Take a seat. O, achievement. I zmieniliśmy się po prostu w gitarowego gościa, jej! Odpoczywamy razem przy kociołku, w którym smażymy szczury czy coś. Okej. Fajna muzyczka, muszę przyznać. Podoba mi się. Jedziemy tutaj razem we mgle. Za nami potwór. Liście spadają, gałęzie spadają i... I co? To tyle? O, Grisza. Cześć, Grisza. Tutaj bandyci zajadają się szczurami i odpoczywają. No. Ładne. I tak najlepszą częścią jest chyba z tego wszystkiego muzyka i... Właśnie ciekawe, są tu normalni bandyci, a ci te potwory tu przyłażą. Więc wow. Naprawdę ciekawa sprawa. I co? No co chodzi z tym blisko? Ale chwila, co? Czy my tu mamy napisy końcowe? Okej. Okay. I co się z tym, jak to blisko zrobię? Pomijam napisy i co? I wróciliśmy tutaj.
Bez mgły. Gdzie jest mgła, bo w sumie już nie, nie ma mgły. No, to okej. Okej. Powiem tyle, fajna scenka i nie do końca ogarniam tego gościa, ale dobra. Będziemy musieli znowu uruchomić. Niestety. Wiecie, tak łatwo się nie poddam, ja muszę mieć tą mgłę. A co to jest? Gdybym miało te dwie więcej, mógłbym już sprintować ile chcę. Jak mówiłem, te całe specjalne przebłyski jakieś czy coś. O te to nie ruszam. Dopóki nie będę Solomon. Nie Salomon czy coś. A może mówiłem Solomon? Nie jestem pewien. Dobra, mniejsza. Uczucie mogę użyć. Dostałem za to 5. Sporo. Mamy zapas w takim razie, żeby ewentualnie wyzywać mgłę po raz kolejny i... Sprint nie zużywa wytrzymałości! Jej! The pupil slid the ritual knife into his wrist. He scraped flesh from bone, flaying himself. A low moan escaped his lips, as anguish and pleasure intermingled freely. The sages accepted this offering, tossing his bloody gift into the flames. It was madness, yes, but his sacrifice was beautiful. Only the revered could inspire a man to self-inflict such suffering. Okej. Okay. I 4 przebłyski, które nie starczą nam na nic. Oczywiście wcześniej czy później może z tego skorzystamy, ale... Póki co będą one nam głównie służyć po to, żeby móc spokojnie mgłę uruchamiać. Więc tak. Tak, cichaj, gościu. Tak, mamy tu znowu te bestie. No nie, nie udało mi się. Dramatyczne wejście po prostu. Czy coś. Ale mam mniejsza z tym. Dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim, naprawdę. Okej, okay, odbił się, dobrze, mamy chwilę spokoju. Tak, tak. I dobrze. W takim wypadku... A, czy pozostało nam dużo jeszcze, jeśli chodzi o te skrzynie? Mówiąc szczerze, to nie jestem pewien, bo... Tak, no... Nie wiem, ile tych skrzyni jest rozsypanych po świecie, że tak to nazwę, więc tak... Na pewno jeszcze trochę zostało tego wszystkiego. Wątpię, żeby wiecie, to było wszystko, ale... Kto wie. Może jesteśmy bliscy końca już zbijania skrzynków, a wtedy byśmy mogli się pozbyć mgły już raz na zawsze. Znaczy, może nie raz na zawsze, bo obstawiam, że jak tylko kolejne te jakieś rzeczy, o ten sposób ten duży wieży zamknięty będziemy mu przynosić, no to kolejna mgła się pojawi, ale... Ja chyba rozumiecie, co mi chodzi, przynajmniej to nie będzie mgła taka dodatkowa, tylko taka główniejsza. I oczywiście musimy zapisać. Okej. Okay. Teraz to bez znaczenia. Mniejsza o to i tak dalej. I... Jak w sumie myślę o tej mgle. I tak, możemy w sumie jeszcze się przejść raz. Po tym wszystkim. Ale jak już to zrobimy, to powiem wam szczerze, na pozostałą część epizoda mam inny pomysł. O, dzięki za przebłysk. Powiem wam szczerze, tak, że tego używam słowa, ale tak, mówiąc wprost, szczerze i tak dalej, to jest jeszcze właśnie kwestia tego całego Aderna, który oferuje nam prawdopodobnie Aksatanę, jeśli go pokonamy. Gościu jest twardym zawodnikiem dwa paski życia i te sprawy, więc ja. I wiecie co, w sumie mówią, że najpierw chcę to pozwiedzać, poszukać, ale nie ma sensu, po prostu idźmy od razu się z nim bić. Bo chciałbym spróbować zdobyć Axtony. Prawda, nie wiem czy Tiel jest odpowiednim kandydatem na taką walkę, ale... Jako, że go teraz rozwijamy, co? Nim się teraz zajmował. No i w sumie w ten sposób mogą nie uruchamiać mgły, jeśli i tak teraz mam zamiar mu puścić, ale... Trudno się mówi. Nie będzie aż tak źle raczej z tego powodu. Patrzę, tak, no tutaj leży Axtona.
ciekawe, czy będzie mogę jej tak po prostu ukraść. Ale nie, najpierw muszę posłać Haderna i zrobić z nim ostateczną walkę. Więc dobra. Teleportuje mnie, on tu nadal siedzi. No i będzie walka. Miejmy nadzieję tylko, że zwyciężymy. Bo stawką jest tutaj dużo tarów. Ale dobra. Okazuj Hader, na co cię stać? Okej. Muszę być ostrożny w tym, co robię. Ale tak, tym ostrzem raczej jestem w stanie go pokonać. To bez większych komplikacji, jak tak obserwuję to wszystko. Po prostu te obrażenia wraz z moim długim paskiem energii mogą przezwyciężyć jego elementy. Gorzej tylko, że muszę być naprawdę ostrożny, że mów za dużo, to ja nie przyniosłem ze sobą. Królów nie mam też na pasku. Więc tak, muszę polegać tylko na swoich wielkich możliwościach. Ale nie, jest znośnie. Dużo energii i spory zasięg ostrza tego w połączeniu dają odpowiedni rezultat, żeby pokonać Hadera, no przynajmniej w tej formie. Bo nie wiadomo, jak to będzie, wiecie. Później, na drugiej połowie walki, że tak to nazwę, kiedy on ruszy się, weźmie topór. Więc tak, trzeba być ostrożnym, to najbardziej jak się da. Niestety już nie ma zatruwania. Więc to i tak jest już smutne. I jeszcze gorzej z tym, że jego combo po prostu trafia mi całe. Ale tak, jeden grzybek, szybko. Skamienienie, super. Idealnie, udało się uniknąć. I pierwsza połowa za nami. Dobra, dobra. Pierwsza połowa za nami. Teraz walczymy z toporkiem. I powiem szczerze, że toporka w ogóle nie kojarzę. Co? Okej, toporek ma nas na dwa uderzenia. Pierwsza sprawa. A druga, nie wiem czemu odbiłem się od jego skamienia, skoro on już puścił skamienie, kiedy ja atakowałem. Ale dobra. Ostrożne akcje i ataki tylko przy skamienieniu będą rozwiązaniem prawdopodobnie działającym idealnie na moje zapotrzebowanie. I widzicie? On tutaj tak jakby od razu po tym, jak jest wytrącony z równowagi teraz, przez moje skamienienie, jakby od razu dostawał kolejne. Takie trochę dziwne. I okej, widzę, że też mniej ataków robi swoim toporem. I zobaczcie, to będzie to samo. Będzie to samo. A nie, tym razem nie. Okej, dobra. Okej, dobra. Okej, dobra. Okej. Wybaczcie też, że tak ciągle tylko okej, dobra i tego typu rzeczy gadam, ale skupiam się na tym, żeby pokazać Hadernowi, kto tu jest mistrzem i raz na zawsze go pokonać. Przy okazji. Dalej nie wiem, jak to działa, ale może warto byłoby to uruchomić. Gdybym tylko podał konfigurację klawiszy, to byłoby fajnie. Czekajcie, to było tak? Nie, to jest skamienie. To właśnie zmarnowałem. Czy to było... Tak, to były chyba oba bumpery. Więc tak, darmowe po prostu przetrwanie. Bo tak grzybka muszę zażreć. Od razu. No, skamienie mi przerwało, serio? Ale tak. Jakkolwiek to działa, mamy teraz dodatkowe efekty, jakieś lodowe. Też powiem wam całkowicie szczerze, do tej pory nie zauważyłem żadnego zastosowania do tego efektu. Obrażeń mi nie zwiększa. Zamrażać nie zamrażam. Więc nie wiem. Może zwiększa to moje stopień, w którym moje ataki, wiecie, przewracają wroga. Ale nie jestem pewien. Po prostu, mówiąc wprost, nie wiem, jak to działa. Wiecie, w przypadku... O! Czyli jeśli ileś tam trafię ciosów, to mogę go serio zamrozić. Okej. I
Zrobiliśmy to za pierwszym razem. Kadern pokonany. Wow. Ta scena standardowa. Raczej nic się nie zmieni. Zaraz przypłynie ryba i nas zeżre. Chwila, co? Że co? Halo, gdzie ryba? Gdzie to jest standardowa procedura? Co? Zamieszka nieznana powłoka? Co? Jak sobie to wymarzyłem, tylko nie boję się, co? Co jest? Może mi ktoś to proszę wytłumaczyć, bo... Jak? Jakim cudem Hadern stał się... Co? My jesteśmy Hadernem niby? Jesteśmy w pomocy Haderna, teraz wam tego można się fajnie przyjrzeć, jak on wygląda. Ale on tu nadal siedzi. Ja tego nie rozumiem. Take them. My swords. I no longer need them. I've done all that I could. Now it's my turn to rest. To finally sleep without dreams. No, Aksatana. Nareszcie. Aksatana transformacja. Na tej chwili zmień broń w topór lub z powrotem w pierwotną broń z podwójnym ostrzem. Okej, czyli te przyciski to jest transformacja. Dobra. I zdolność broni. Zabrać wystarczająco. I LT, żeby tworzyć też super ataki. Okej. Czyli to tak działa. Dobra. Teraz zobaczymy jak Aksatana. Okej. Nie jest najgorzej z tym. Prędkość znośna. A tutaj ataki. Okej. Ma simply required. I achievementik. Okej, dobra, i tutaj siekierka taka. Okej, dobra, powiem szczerze, w tej broni podoba mi się póki co to wszystko. Ale nie ukrywam, czuję w niej trochę Bloodborne'a. Wiecie, w Bloodborne też był motyw zmiennej broni, że tak to nazwę. Więc tak, to prawda nie aż tak bardzo, ale dobra. Mamy Aksatanę i wiecie co? Tak, to będzie dobra inwestycja. Resztę kwasu chciałbym poświęcić na nią, bo podoba mi się ta broń. Nie wiem, ile tych kwasów mamy, a tylko jeden? Chuj. No cóż, tylko jeden. Ale i tak niech będzie. Zobaczymy w ogóle, czy ona ma coś do powiedzenia? Jeśli zobaczy Hadernę? Nic? Naprawdę? Okej, ale w takim wypadku, no... Oczywiście, że za Haderna zapłacę tutaj, ale... Ten ma moce, ja chcę to zobaczyć! Dawaj to! Zbawca! Hide, mottled and dried like dead leaves before falling away. These creatures grew soft and flesh-like, wrinkled like my own hands. They blossomed into something strange yet familiar. Okay. Pomniej się uczyć centralnie, chwila. Może kopać lub rzucać nożami? Nowa zdolność, okej. Okay. Twardnienie w powietrzu to jest chyba to samo. Tak. Przypomnienie śmierci. Co dalej? Nagromadzenie dziedzictwa. Hader może przywołać jedną z umiejętności Solomona. Okej. Okay. Z umiejętności Harosa. Czyli uniesienia, okej. Okay. Nagromadzenie wytrzymałości. Hader zyskuje naładowanie odbicia po sparowaniu ataku. Nadawanie jest... Tracony po odsparowaniu z powłoki. Nie wiem do końca, co z tym chodzi, ale okej.
Nagromadzenie zdecydowania. Może ulepszyć jedną z innych umiejętności? Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, o co z tym chodzi, ale niech będzie. Dominacji zyskuje naładowanie riposty po kontrze. Naładowanie jest stracone po otrzymaniu obrażeń? Riposty po kontrze? Nie rozumiem do końca, ale dobra. Przezorności Tiel oraz Eredrim. Epitafium dostawcy? Okej. Okay. Okej, dobra, wiecie co? Wow. Wow, jeszcze raz wow. Ale nie. Póki co... Nie chcę Haderna. Obiecałem, że dokończę Tiela, więc... Tielem się też zajmę. Tylko pytanie brzmi, gdzie będę mógł Haderna zdobyć? Bo tu mamy... Ich. A Hadern sam gdzie? To jest takie... zrozumiałe. Handel z Hadernem? Co? Aha! U niego mogę kupować laleczki, żeby się w niego zmieniać. I za 5000 zmieniać na ludnia. Dobra. A to wiecie co? Niby pół godziny już minęło, ale mamy jeszcze chwilę, to co mi szkodzi? Bierzemy Aksatana, zobaczymy jak się sprawdza w boju. Na razie jako Tiel. I co już no? To naprawdę co tu dużo mówić. Zobaczymy po prostu jak wyjdzie zgromadzenie, bo chciałem zobaczyć mechaniczną lutnię. I... okej. Okay. Nie ma może zasięgu aż takiego wielkiego, ale katana przyjemna. Okej, okay, katanami przyjemnie się walczy. A teraz zobaczymy jeszcze toporek. O, w ogóle patrz, on ma dynię na głowie, dopiero teraz takie rzeczy zauważyłem. Krypka, nawet, no, nie. Aksatana wydaje się naprawdę dobrą bronią. Oczywiście, zanim zbieramy to wszystkie... Ucie! Dobra, to było niezłe. Ale jednak, mimo wszystko, preferuję walczyć dwoma ostrzami. Wow. Powiem szczerze wam tyle. Ja się spodziewałem, że Aksatany dostaniemy. Bo to nawet było oczywiste przez głupie, spoilujące opisy czy wskazówki. Czy Haderna? Ostatnią postać? Tego się... Tego bym się nie spodziewał. I przy okazji nie chciałem robić topora. Ja chcę tu ostrza. Dwa ostrza to jest najlepsze po prostu, co mogę mieć. Mi na obecny moment. No. Dobra. Zrób swoje. A ja ci teraz pokażę tu prawdziwą piękną i potęgę. No, dawaj. Jest zdecydowanie mniej niż inne rzeczy, ale... Czemu sobie niż inne? Niż niektóre, no ale... Tak, to... Dostęp do dwóch trybów działania, w zależności od tego, jaki mam teraz humor, że tak to nazwę, no... Wydaje mi się, że naprawdę, no, Aksatana może być... Tym, co ostatecznie ulepszę do maksa, jeśli kiedykolwiek będę miał pasy. I tak, teraz jeszcze zauważyłem przy okazji. W sumie to zauważyłem wcześniej, ale to jest oczywiste. Przypadła mgła wraz z uzyskaniem Aksatanu. I Haderna, więc. No, dobra. I. Właściwie w natarciu mogę prowadzić bardzo długo, bo namarło energii źle, więc super. Tylko zdobędziemy jeszcze brakujące 700. Chociaż co ja tutaj siedzę za tym? Nie, wiecie, ja jestem głupi. Żremy jakieś tary. Tylko jakieś takie mniejsze to muszą być. Może to? Nie, raczej nie starczy. Ale zobaczymy. Stówka, no zdecydowanie starczy. Tutaj to. Jeźdźcie. Nadal za mało. Czyli chyba trzeba zderzyć torby. Nadaje dużo? 300. Nie, dobra. Prawie że idealnie. Super. W takim wypadku teraz za to będziemy mechaniczną lutnię. I na zakończenie epizoda, który na niej pogramy. Ja potem
że tak nazwę, w międzyczasie wezmę jak satany i popoluję sobie na Griszę jako TL lub też jako inni później, ewentualnie jeśli będę miał trochę więcej wolnego czasu. I co już, następny odcinek też będzie nie chodzenie w kółko tutaj, a zwiedzanie tamtych pozostałych lokacji. Ale cóż, handlarz. On jako handlarz, nie, tego bym się nie spodziewał. Ale dobra. Tak, dostawc. Chociaż zgaduję, że to może być źle wykonane tłumaczenie, ale dobra. I tutaj swoją drogą kaptur wędrowca. Przydałoby też się to wziąć, ale... Na razie mechaniczna lutnia. Wymyślna lutnia z dziwnym mechanizmem. Dobra, dodajemy do paska i zobaczymy, jak ona działa. A, tylko... To tutaj, czwórka. Okej. Okay. Okej, okay, i... Lutnia to miłość. Okej! Okay. Mam nadzieję, że nie będę tym praw autorskich, ale... Fajna muzyczka! Więc tak... Pora... Zmasterować się to mocnie, nie, ale... Jest. Fajne muzyczki gra. A z każdym zaznajomieniem pewnie będzie kolejna nowa. Nie, teraz nie zmienił. No okej. Okay. Czyli tak jak to było z oryginalnym lutnią. Będzie zmieniać co jakiś czas. Dobra. Dobra. Nie, ale nie wierzę. Gitara elektryczna w takim świecie. Okej, okay, fajne. Wiecie, kiedyś indziej może puszczę wam wszystkie muzyczki. Na razie chcę po prostu szybko zaznajomić się z lutnią i na tym zakończymy epizoda. Ja jeszcze nie zmienił utworu, dobra. I jest oczywiście coś dękanie na początek, najlepsze. Okej. Okay. Nie, ale gitara elektryczna w takim świecie. Muszę przyznać, twórcy są kreatywni z tym. Mechaniczna lutnia. Dobra. Nie przedłużając, jeszcze tylko... Poza tym trzy koncerty, pewnie coś się teraz nie zmieni. No, nie zmienia się. To już można wyczuć. I dawaj ta, dawaj ta, ja po prostu chcę mieć już wymaksowane. Dobra, fajne, fajne. No i ostatnie dwa koncerty. I zaraz po tym koncercie będę mógł już wybierać utwór, który chcę. Na życie. Jak? Tak, mogę zmieniać już dowolnie muzykę. Więc... Tak. Kolejna lutnia, na której będę mógł grać, żeby zaczynać odcinki czy coś. A póki co bierzemy jeszcze mieczyka. Bo pragnę przypomnieć, że znaleźliśmy nowy element dla niego, więc... Tak, stopiony kolec, jej! Bruskano zdolność broni. O! Aha, czyli ja teraz mam zdolność i na te górne przyciski, i na te dolne. Okej. Okay. Tak samo jak Aksatana, która... Miała to gratis, że tak nazwę w takim wypadku. No i cóż. W tym momencie mogę już z pełną premedytacją powiedzieć, na tym kończymy. Udało się zrobić więcej nawet niż się spodziewałem, a tak. Ja w wolnej chwili, jak już wspominałem, po farmie posiekam Aksatanom. I cóż, na tym kończymy epizoda. I mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście, więc jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to wybaczcie mi za przynudzanie. I cóż, widzimy się już za tydzień, więc trzymajcie się i hej, hej!